pisał, że każdą sprawę potrafi wzmocnić argumentacja odwołująca się do osób, personę lub ich czynów negocja, przy czym jako pierwszy perswazyjny atrybut człowieka wymienił jego imię, nomen. Oczywiście tego, jak w mistrzowski sposób potrafił wyzyskać samo imię, czy to swojego klienta, czy też osoby oskarżanej, dowiódł znakomicie w wielu mowach. Jak zaś imię bądź nazwisko może dodawać człowiekowi powagi, zjednywać mu sympatię lub go ośmieszać, tak już też, tak również tytuł dzieła i słowo wstępne autora, podobnie jak eksordium mowy, nie tylko mogą, ale wręcz powinny spełniać podstawowe funkcje perswazji, to jest uzyskanie akceptacji, zjednanie i poruszenie odbiorcy, a więc owa triada probari, conciliare i movere. Trudno w tym kontekście rozpatrywać sam tytuł De Inventione, gdyż, jak doskonale wiemy, mógł on był on co najwyżej roboczym tytułem rozdziału większego planowanego dzieła Libri Rhetoriki, obejmującego wszystkie officia oratoris, które to dzieło, jak wiemy, Cyceron zarzucił. Natomiast możemy w tym kontekście rozpatrywać pierwszą księgę zachowanego wywodu o inwencji retorycznej. No, oczywiście Cyceron nie był wtedy tak młody jak tutaj na fresku Vincenzo Foppy, miał ponad 20 lat, niemniej przejdźmy do tego, co ów mniej więcej 20-latek pisał, na co wskazywał. Otóż już w pierwszym zdaniu sugeruje, że interesuje go oddziaływanie bogatego słownictwa, kopia dicendi, wielkiej biegłości w wymowie, summum eloquentia i studium, nie tylko na poszczególnych ludzi, homines, lecz również wspólnoty czy też państwa, civitates, i to w aspekcie etycznym, bonine an mali plus ad tulerit. Nierozerwalny związek etyki i retoryki uzasadniają kolejne zdania, w których Arpinata dodaje z kolei perspektywę historyczną, wychodząc od baśniowej niemal przeszłości. Tutaj mamy taki cały wywód zaczynający się od nam fuit, quoddam tempus, cum in agris homines, etc. A kończąc na wybitnych Rzymianach II wieku przed naszą erą, Katonie, Laeliuszu, Scypionie, a także Graccach, którzy jeszcze wtedy cieszyli się pewnym uznaniem w oczach młodego, wciąż jeszcze kwity Cycerona. Historia i przywołania Auctoritas Majorum wzmacnia tu tezę, że mało pomaga państwom mądrość bez wymowności, natomiast wymowność bez mądrości zwykle aż nadto szkodzi, a nigdy pomaga. Jeśli zatem ktoś zaniedba zacnych i szlachetnych nauk dotyczących rozumowania i obowiązku, a trudzi się wyłącznie ćwiczeniem wymowy, ten wyrasta na obywatela nieużytecznego dla samego siebie, bardzo szkodliwego zaś dla ojczyzny, w przekładzie Karolina Ekes. Wprowadzenie do teorii wymowy poprzez moralność, domenę filozofii, do niej wszak odnoszą się cytowane słowa o zacnych i szlachetnych naukach dotyczących rozumowania i obowiązku, można uznać za rys charakterystyczny dla twórczości Arpinaty. Jeśli jednak zważyć, że w tym samym okresie, być może w trakcie pisania samego traktatu De Inventione ukazała się Rhetorica ad Herennium, wówczas obszerny wstęp młodego Cycerona jawi się już jako celowa zapowiedź, swoista reklama czegoś więcej niż oferuje konkurencyjny traktat, którego autor w bardzo krótkim słowie wstępnym stwierdza, że wprawdzie w czasie wolnym otium chętniej zwykł się oddawać filozofii, libentius in filosofia consumere consuevimus, lecz skoro Gaius Herenius poprosił go o napisanie o sztuce wymowy, tu anos Gai Hereni voluntas commovi ud deratione dicendi conscriberemus, z tym większym zapałem podejmuje się tego właśnie zadania. I dodajmy, porzuca już właściwie zupełnie właściwe dla filozofii kwestie etyczne, poprzestając na przedstawianiu kolejnych retorycznych definicji podziałów. Prymarność perswazyjnej funkcji rozbudowanego wstępu De Inventione nie ulega natomiast wątpliwości. Zadanie pozyskania słuchacza, czy też czytelnika, znakomicie zdefiniował autor ad Herennium. Wstępem jest, tutaj sobie pozwolę na dodatek, moment, gdy od razu urabiamy słuchacza tak, by nas odpowiednio słuchał. Principium est cum statim auditoris animum nobis idoneum reddimus ad audientum. Wydaje się, że Cyceron już pod koniec lat 80. I wieku przed naszą erą, gdy pisał swoje Libri Rhetoriki, dowiódł, jak w praktyce sprawić, by jego słuchacz i lub czytelnik był idoneus ad eum audiendum legendumque. O ile jednak w okolicznościach powstania De Inventione, o okolicznościach powstania De Inventione niemal nic nie wiemy, poza Ad Herennium nie znamy też innych dzieł teoretycznych z tego okresu, to też trudno nam ocenić siłę oddziaływania jego dzieła na jego pierwszych czytelników, ani też nie wiemy, kim oni byli. O tyle w przypadku kończonego w końcu 55 roku De Oratore możemy już mówić o w pełni przemyślanej, perswasyjnej strategii Cycerona, który nie tylko starał się przekonać odbiorców, że jego dzieło jest warte lektury, lecz również, że w ogóle jemu godziło się je napisać, a jego grupie docelowej, wówczas już nie młodym adeptom retoryki, ekwitom aspirującym do zostania adwokatem, w konsekwencji tego senatorem, lecz właśnie kolegom senatorom godziło się je czytać. Dotychczas bowiem podręczniki w świecie rzymskim pisali jedynie zawodowi nauczyciele ze stanu co najwyżej kwickiego. Senatorowie pisali natomiast przede wszystkim pamiętniki, rzadziej dzieła historyczne lub praktyczne poradniki, jak Katon Starszy, którego zresztą bogata twórczość jest wyjątkiem. Silne wewnętrzne schierarchizowanie stanu senatorskiego i presja na przechodzenie do coraz wyższych, by się posłużyć terminem Egona Fleiga, grup rankingowych, nie pozostawiały zresztą wiele czasu na pisanie obszernych traktatów. Tymczasem Cyceron i tak raził niektórych swym ponadprzeciętnym wykształceniem w greckiej retoryce i filozofii, przez to bywał oskarżany o nadmierny filhellenizm i nazywano go pogardliwie Greculus. To też dialog poprzez wykorzystanie do niego prowadzenie do niego szanowanych mówców starszego pokolenia ułatwił mu uwiarygodnienie retoryki w oczach rzymskiego odbiorcy. Rozmowa, sermo, była również gatunkiem, który lepiej niż kojarzony z zawodowymi nauczycielami traktat w formie uporządkowanego wykładu podkreślał praktyczny charakter sztuki wymowy. Arpinata, przenosząc zatem w tytule De Oratore uwagę z samej dziedziny ars na twórcę Artifex, zdaje się być tego świadom, dystansując się wyraźnie od ówczesnych retorów, zarówno greckich, jak i łacińskich, już poprzez samą formę dialogową, sugerującą antyretoryczny, to znaczy niepodręcznikowy i zarazem polityczny charakter utworu. W prologu Księgi Pierwszej podkreśla więc swój status nobila, piastującego najwyższe godności poprzez przywołanie tych, którzy, skoro wyróżniali się sprawowanymi urzędami i chwałą czynów, mogli przepędzić ów bieg życia w najlepszym okresie naszego państwa, tak, że mieli możność poświęcić się bądź to działalności publicznej negotium bez strachu, bądź też zajęciom czasu wolnego otium z należytą godnością. Był wprawdzie taki czas, kiedy wydawało mi się, że również dla mnie nadejdzie początek zasłużonego i aprobowanego przez niemal wszystkich istum et prope ab omnibus honestum, odpoczynku oraz powrotu do naszych wspólnych, szlachetnych zajęć, praeclara studia, jeśli nieskończona praca na forum i zabiegi o głosy wyborców ustaną wraz z osiągnięciem urzędów, jak również odpowiedniego wieku. Jako zatem senator, chcący zachęcić do swego dzieła innych senatorów, Cyceron wyraźnie dystansuje się od swego młodzieńczego De Inventione jako od utworu niewykończonego i niezgrabnego oraz niegodnego jego wieku i doświadczenia. By zaś utwierdzić słuchacza lub czytelnika, że na prośbę brata Quintusa nie pisze podręcznika retoryki, czy choćby traktatu na wzór greckich filozofów, stwierdza, że nad dysputy Greków przedłoży autorytet tych, którym nasi rodacy przyznali największą chwałę wymowy, tak, w rozdziale 20. III i wprowadza jako głównych rozmówców swego dialogu osabiających auctoritas majorum Lucjusza Liceniusza Crassusa i Marka Antoniusza, nie tylko wybitnych mówców, lecz również, co istotne dla elity rzymskiej, nobilów, którzy doszli do najwyższego urzędu, mianowicie cenzury. Pomijając krótkie Partitiones oratorie z 54 roku, kolejne pisma retoryczne Cycerona, napisane w roku 46, Brutus, Orator i De Optimo Genere oratorum, takiego perswazyjnego bodźca już nie potrzebowały. Nie tylko dlatego, że Arpinata był już powszechnie znany jako autor pism filozoficznych, lecz także, ponieważ wojna domowa i dyktatura Cezara ostatecznie obaliły system oparty na grupach rankingowych oraz przypisywanych im powinnościach. Problemów Cycerona zupełnie nie miał zawodowy nauczyciel wymowy Marcus Fabius Quintilian, który wykorzystując obecny już w De Oratore topos wstępu, jakim było uleganie prośbom bliskich bądź też przyjaciół, już we wstępnym zdaniu proemium z dumą podkreśla swoją 20-letnią praktykę nauczycielską jako atut znawcy tematu. I proszę Państwa, wybaczą mi Państwo, że opuszczę wielce frapujący okres wieków średnich i przejdę już do wieku XV, który bezpośrednio do Cycerona się odwoływał i to właśnie bardziej do De Oratore, czy bardziej też do Quintilianowego traktatu niż do właśnie młodzieńczego De Inventione czy Rhetorica ad Herennium. Gdy w XV wieku nastąpił intensywny rozwój oratorstwa, szczególnie w Italii, gdzie doszło też do przewartościowania dzieł Cycerona oraz odkrycia na nowo całej Institutio Oratoria, teoretycy z Guarino da Verona na czele kontynuowali jeszcze tradycję średniowiecznego diktamenu i niechętnie odchodzili od powszechnie obecnych w nauczaniu, od bez mała tysiąclecia retoryki ad Herennium i De Inventione. W pełni nowym, ba nowatorskim traktatem poświęconym wszystkim oficja sztuki wymowy były w tym okresie Rhetoricorum Libri Quinque Jerzego Strapezuntu. Od prac konkurentów dzieliło greckiego humanistę, oddzielał greckiego humanistę już sam tytuł, bardzo zwięzły i nawiązujący niejako do retoryki Arystotelesa, co miało sugerować być może grecystyczne kompetencje Jerzego. Tymczasem Guarino w swym tytule hołdował zdecydowanie diktamenowi swój traktat tytułując Regule de Rhetorico Dictamine. Świadomy swego nowatorstwa Jerzy Strapezuntu wykorzystał wstęp Rhetoricorum Libri do odmalowania teorii wymowy w stanu upadku i zaniedbania nie mniejszego niż to miało miejsce w przypadku geometrii i arytmetyki, ale bardziej dotkliwego, gdyż to właśnie retoryka jako artium preclarissima maxime que necessaria, obdarzony niekompetentnym temperamentem Grek, dalszą część swego wprowadzenia poświęcił już atakom na innych nauczycieli, którzy odznaczając się niedbalstwem, negligencja, niekompetencją, ignorancja i wreszcie perfidią, wciąż uczą z podręczników Alana z Lille i Bertolinusa z Bologni. Czynił tym samym, podobnie jak młody Cyceron, który na początku swego wprowadzenia do De Inventione przepuścił z kolei frontalny atak na Hermogorasa. Z kolei w XVI-wiecznych podręcznikach, i teraz proszę Państwa, proszę się przygotować na rzeczywiście szybką podróż przez dziesięciolecia, we wstępach osobowość autora ustępuje już zwykle ogólnym zapewnieniom o tym, jak istotną dziedziną wiedzy jest retoryka lub rzadziej, jakie jest miejsce jej w całym systemie nauk. Ten drugi typ reprezentuje przede wszystkim wprowadzenia do De Arte Rhetorica Libri tres, bądź też Institutiones Rhetorice i wreszcie Elementa Rhetorices Libri duo Philipa Melanchtona. Tak było w pierwszej połowie wieku XVI. Tutaj Philip Melanchthon odwołuje się przede wszystkim do swego traktatu o dialektyce, którego Elementa Rhetorice są jedynie uzupełnieniem, ale przede wszystkim istotny już jest sam tytuł Elementa, który sugeruje część większej całości, bo mamy etice doctrina Elementa, mamy grammatices latine Elementa, mamy Elementa geometrie ex Euklide, a ową systemowość wieńczy znakomity gdański retor i polhistor Bartolomaeus Keckerman, który jest szczególnym miłośnikiem systemów, a więc już w tytule zwraca uwagę, że mamy oto system retoryki i na karcie tytułowej mamy jego różne elementa, więc w ramach tego systemu znajdziemy i teorie, i różne podziały, i oczywiście przykłady mów, jak też loci communes, ale istotny jest sam tytuł systema, bo mamy systema logice, mamy systema sancte teologie, mamy systema grammatice hebrae, mamy scientie metafizyce compendiosum systema, systema astronomiae compendiosum, systema geographicum i wreszcie systema systematum, które wieńczą ową systematyczność Keckermana. Lecz ponieważ w wieku XVI mamy już całą mnogość tekstów retorycznych, tekstów, które aspirują do bycia głównym podręcznikiem sztuki wymowy, uwagę potencjalnego odbiorcy, nauczyciela w gimnazjum humanistycznym czy też w kolegium jezuickim ma przyciągać już sam tytuł, stąd odwołania do największych autorytetów Cycerona, ale też Aphtoniusa, który zrobił niebywałą karierę. I tutaj działała zasada znana też ze współczesnego marketingu, że po prostu dobra nazwa sprzedaje wszystko, a w tym wypadku jest w stanie sprzedać książki. I mamy tutaj De Arte Rhetorica Libri tres Cypriana Soareza, wydane po raz pierwszy w 1557 roku, ale uwaga, tam mamy egzemplarz z różnych autorów, nie tylko z Cycerona. Wersja z 1562 zmieniona jest wybitnie cycerońska. I Cyceron oraz wymienieni w tytule jeszcze Kwintylian i Arystoteles przekładają się na 200 wydań do końca XVIII wieku. Chociaż sam Cyceron zdecydowanie dominuje, chociaż Soares obiecuje we wstępie znacznie więcej. Należy naśladować, pisze, najlepszych autorów i później przywołuje tutaj Platona, Demostenesa, Arystotelesa, dopiero dalej Cycerona. Sama treść już jest wybitnie cycerońska. Aphtonius również, jego Progymnasmata stają się niezwykle popularni do tego stopnia, zwłaszcza w opracowaniu Reinharda Loricha, protestanckiego profesora Uniwersytetu w Marburgu, że do końca XVIII wieku miał nie tylko 150 wydań, ale w okresie wojny 30-letniej, kiedy Lorich jako protestant, jako luteranin znalazł się na indeksie dzieł zakazanych i właściwie nie należało go wydawać, bo w kolonii po prostu zastąpiono nazwiska autorów innymi tytułami tej samej książki, tak? Więc Aphtonius Sophiste Progymnasmata to jest to samo, co Aphtonius Reformatus Fons Eloquentie, to ciągle to samo, czy też Propyleum Eloquentie ex Aphtonius Sophiste Progymnasmatibus. Tak, imię autora z Scholiów, czyli właśnie tego komentarza Loricha, nigdzie się tam nie pojawia, to ciągle jest ten sam tekst. Czar imienia Aphtoniusa wykorzystał również François-Antoine Pomey, jezuicki z kolei autor, który jednak zrobił jeszcze rzecz bardzo ciekawą, mianowicie postanowił już w tytule przenieść uwagę już nie tylko z ars na artifex, ale z ars i artifex na auditor, a więc mamy tutaj kandydata retoryki, ucznia więc, i to właśnie do uczniów są adresowane obydwa wstępy i expressis verbis candidatis eloquentie i lectori candidatu. Jednak istotna jest również praktyka szkolna. W swym nowatorstwie Pomey przesadził nieco i zmienił kolejność wykładu retorycznego, to też w novus candidatus rhetorice, tłumaczy się z tego, że jednak w naszych kolegiach jest zwyczaj, żeby to najpierw wykładać Aphtoniusa, a dopiero później podziały retoryczne, dopiero później resztę teorii retorycznej, więc przywraca ten układ, do którego przyzwyczajona jest szkoła. I tutaj ciągle mówię o tytułach, ale zbliżamy się już do czegoś, co zostawiłem na konkluzję, że nie tylko tytuły i wstępy mają znaczenie, jeszcze coś było w epoce nowożytnej nawet istotniejsze. Ale chciałbym jeszcze chwilę poświęcić jednemu z najciekawszych retorów wieku XVII, chociaż nieobecnego w szerszym dyskursie, kolejny gdanszczanin po Keckermanie, Johann Mochinger, jego Orator ad que Rhetorista. Kim jest retorysta? To jest ciekawe. Tutaj mamy rozszerzony ten tytuł. Retorystę po raz pierwszy wyjaśnia jednak Mochinger nie we wstępie, a dopiero w drugim rozdzialiku. Definiuje go jako discipulus rhetoricus przy rozróżnieniu między orator a retor. I dopiero dalej, niemalże pod koniec swego traktatu, poświęca osobny rozdział retoryście. To jest auditor rhetoricus rhetoribus operam novat. To jest więc właściwie idealny adresat mów. Świadomy słuchacz czy też czytelnik, powiedzielibyśmy taki ktoś pomiędzy wzorowym uczniem a krytykiem literatury. Owszem, to było dość nowatorskie, natomiast zmieszczę się. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć bardzo krótko na przykładzie jednego tekstu, zresztą tekstu wydanego w zeszłym roku przez obecną tu Iwonę Słomak, naszego kolejnego jezuity, tym razem polskiego, tutaj nie jak oczywiście, tylko Jan Kwiatkiewicz, no i jego Sfada Civilis, Phoenix Retorum i Eloquentiae Reconditior, z których dwie strony tytułowe państwo mają, trzecia przełożona właśnie, trzecie dzieło przełożone właśnie w całości na język polski to Phoenix Retorum seu Retoris Atticismi nec vulgaris eloquentiae documenta et species. Tutaj mamy właściwy dla baroku pewien koncept. Otóż mamy właśnie tego Feniksa, do którego czyni aluzję jeszcze we wstępie. Kwiatkiewicz przyciąga uwagę znowu samym tytułem i musi to robić, bo rynek księgarski, również ten dotyczący tekstów retorycznych, podręczników retorycznych, jest bardzo na przełomie XVII-XVIII wieku rozwinięty. A zatem zasługa Cycerona, jeśli chodzi o tytuły i wstępy, to przede wszystkim przeniesienie uwagi z techne, z ars na artifex. Kolejna zmiana, która pojawia się w traktatach retorycznych, to przywołanie już w tytule autorytetu dawnego autora, jak również nawiązanie do Arystotelesa, ale też obecne już w tytule przedstawienie retoryki jako części większego systemu. I wreszcie w wieku XVII mamy owo przejście z artifex bądź też ars do auditora. No i barokowy ornatus titulorum. Ale jest jeszcze jeden czynnik. Instytucja, która poprzez wciągnięcie danego tekstu na listę lektur zapewnia mu niewyobrażalny sukces. I to jest oczywiście, to są oczywiście różne konstytucje, programy kolegiów protestanckich, przede wszystkim ratio studiorum jezuicka. Cóż, dziękuję bardzo.